Piotr Siemianowski, brązowy medalista Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. Panie Piotrze, jak podsumuje pan mijający sezon? No, jestem zadowolony, ale mam apetyt na więcej, także nie spocznę na laurach i będę zdobywał, mam nadzieję, że zdobędę jeszcze parę medali dla Bydgoszczy, dla kibiców, także jestem pełen optymizmu, patrząc w przyszłość. Ma pan apetyt na medale, a podczas Bożego Narodzenia na jakie potrawy ma pan apetyt? No, bardzo lubię pierogi, wszelkie połączenie kapusty z grzybami, także na pewno nie będę sobie tego żałował, ale lubię każdą praktycznie potrawę, ryby, bardzo, także no, na pewno nic się nie zmarnuje i stół mam nadzieję będzie uginał się pod ciężarem potraw. Spodziewa się pan jakiegoś prezentu pod choinką? Jaki podarunek od bliskich byłby dla pana najlepszy? No, ciężko powiedzieć. No, mam nadzieję, że zostanę jakoś pozytywnie zaskoczony. Być może jakiś gadżet, coś zabawnego. No. A później jaki plan na Sylwestra? Na pewno zabawa w gronie znajomych. Nic specjalnego, nic ekstrawaganckiego. Później rok 2011. Jakie plany na najbliższy sezon ma Piotr Siemianowski? No tak jak mówiłem, parę medali, tak żeby usatysfakcjonować siebie i kibiców i kwalifikacja na igrzyska przede wszystkim.